Agata Mróz, zbrodnia, 129 godzin spędzonych na gromadzeniu materiału. Barbara Łętkiewicz, zbrodnia, 152 godziny spędzone jako operator kamery. Agnieszka Mytnik, zbrodnia, 147 godzin spędzonych na koordynowaniu grupy. Aleksandra Smagacz, zbrodnia, 103 godziny spędzone na pracy w zespole. Szymon Adamczyk, zbrodnia, 154 godziny spędzone na montażu. Gabriela Lazarowicz, zbrodnia, 132 godziny spędzone na realizacji materiału. Paulina Witkowska, zbrodnia, 112 godzin spędzonych na rozmowach z bohaterami. Sabina Zaleśna, zbrodnia, 131 godzin spędzonych na zadawaniu ludziom pytań. Dominika Witkowska, zbrodnia, 108 godzin jako reporterka w IMTO TV. Anna Kurcz, zbrodnia, 134 godziny spędzonych na ankietowaniu przechodniów. Ci młodzi ludzie postanowili wtargnąć w nasze codzienne życie i właśnie dla każdego z nas przystąpili do projektu internetowej młodzieżowej telewizji obywatelskiej. Specjalnie dla Was zmusiliśmy do wyznania swoich grzechów przyszłych kandydatów na dziennikarzy. Pamiętaj, że wszystko, co powiesz, może zostać użyte przeciwko Tobie. Wszystko zaczęło się od kilkunastu spotkań z ekspertami. Dowiedzieliśmy się, poznaliśmy techniki pracy dziennikarza, zaczęliśmy działać. Zdobyliśmy podstawowe umiejętności dziennikarskie. Potrafimy kręcić, nagrywać, co najważniejsze, zadawać trudne pytania ludziom. My jako grupa tworzymy idealny zespół pełen pomysłów. Działamy na zlecenie IMTO, czyli Internetowej Młodzieżowej Telewizji Obywatelskiej. Myślę, że nasze materiały skierowane są do wszystkich, do młodzieży, ludzi starszych. To, co tworzymy, jest właśnie dla Ciebie. Skąd czerpiemy pomysły? Z życia. Wystarczy się tylko rozejrzeć wokół, by dostrzec problemy, z którymi borykają się ludzie na co dzień. Nie zawsze chciało mi się poświęcać czas dla IMTO TV. Jednak mówiłam sobie wtedy, że jest zespół, który na mnie liczy i że skoro podjęłam się tego zadania, to po prostu muszę. Dobrze jest widzieć efekty tego, co robimy. Nie uważamy się za profesjonalistów, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu. Sukces jest dla mnie celem, do którego staram się dążyć. Ja to jestem tylko od kręcenia i montowania, nie od wypowiadania się. Ten rok był dla nas okazją do poznania siebie lepiej. Czy żałuję? Nie, nie żałuję. Nie! Nie żałuję tego, że brałam udział w tym projekcie. Nauczyłam się wiele nowych rzeczy i poznałam wielu wspaniałych ludzi. Nie. Nie, nie żałuję. Nie, nie żałuję. Przez ten projekt realizuję siebie i spełniam swoje marzenia. Nie, nie żałuję. Nie, zdecydowanie nie. Nie, nie żałuję. Nie. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym projekcie.